Spróbuj sztyftu Old Spice Captain. Wyskoczysz z kapci prosto do raju. Potęga. Kupuj produkty Old Spice i odbieraj punkty na dogry.pl. Dejmi, 6 w globalnym rankingu FIFA i to jest niebywałe osiągnięcie. Przyznam się szczerze, że jako, że FIFA w tym mainstreamie sportowym jest, a trochę jej nie ma, to mi to umknęło, ale to jest duże osiągnięcie, że w grze, która jest tak popularna, Polak znajduje się w top 10. W innych grach takich radości szukać próżno, szczególnie w Counter-Strike'u. Więc jako, że w misji eSport już przywykłem do tego, że narzekamy na polską scenę CS-a, to sformułuję pytanie: Piotrze, czy może być gorzej? Nie, no wydaje mi się, że już było gorzej. Że teraz właśnie wychodzimy z tego dołka, tak naprawdę, bo jak się patrzy na te ostatnie wyniki, no trochę może Illuminar faktycznie opadło z sił, ale wczoraj była informacja o tym, że Stomp i Oskarisz przesunięci na ławkę rezerwowych i już są plotki o Ralenie i Snatchim w zespole, to myślę, że to też może u nich podnieść poziom faktycznie. Ale to też widać, że tak, to Pompa Team, która walczy w kwalifikacjach o zamknięte kwalifikacje minora, pokonali AGO w ćwierćfinale, w półfinale, no byli bardzo blisko, zabrakło jednej rundy dosłownie, żeby awansowali. Aves, który gra naprawdę super, ja mam wrażenie, że oni te kwalifikacje to się dostają bardzo wysoko do tych BO3-ek i grają naprawdę fajnego CS-a. No AGO oczywiście, które też gra coraz lepiej, także tutaj myślę, że są możliwości i to widać, że to idzie do przodu, że było gorzej faktycznie gdzieś tam w połowie tego roku 2000, no może nawet wcześniej, 2019. Wydaje mi się, że ten 2019 to był taki najgorszy rok dla polskiego CS-a, a teraz będzie lepiej. Mówiłem o nim, urodzony optymista, już wiem dlaczego. No ja się, panowie, z tą tezą nie zgadzam. Pozwolę sobie zabrać jakieś stanowisko, zająć stanowisko, ale Filipie, przerwałem cię, więc możesz pierwszy. Proszę bardzo, jesteś prowadzącym. Wydaje mi się, że to zwycięstwo Pompy nad AGO jest raczej wyrazem słabości tej sceny, mimo całej sympatii do chłopaków z Pompa, aniżeli tego, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Dlatego, że oczywiście projekt AGO jest bardzo ciekawy, bardzo mocno ja im kibicuję, uważam, że jest ważny dla całej sceny sportowej. Natomiast moment, w którym ten zespół przegrywa z Pompa Teamem, z jednej strony super, mamy kolejnych 5 utalentowanych zawodników, którzy za chwilę 3 kropki, ale z drugiej strony to gdzieś uderza w fundamenty tego CS-a. AGO i Illuminar Gaming to są dwie takie marki, które miały nam dać w 2020 roku to, do czego przyzwyczailiśmy się. Ja widziałem jakiś czas temu na Facebooku komentarz chyba Łukasza Leśnickiego, czyli takiego weterana e-sportu, bardzo dobrego gracza Need for Speed, Quake'a, który napisał: co za czasy, że ekscytujemy się tym, że Polacy awansują do zamkniętych kwalifikacji do jakichś tam turniejów. Więc rozumiem to, że dzieje się dużo, że na przykład ta zmiana w IHG może być super pozytywna, bo dojście tych dwóch zawodników, Snatch i Ralen, duża sprawa, to może funkcjonować. No niemniej jednak ja mam taką refleksję i za chwilę oddam ci głos, Fryderyku, bo już widzę, że czekasz. Nie, ja czekam na Filipa. Że ten program już półtora roku trwa ponad i odkąd pamiętam, to zawsze gdzieś tam się obracamy w takim nastroju, no to kiedy będzie lepiej, kiedy będzie lepiej. Jak na razie tak średnio jest lepiej. W tym momencie, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, uważam, że jest zła, ale dobrym zwiastunem tego, że będzie lepiej, jest to, że ta sytuacja się często zmienia. Ja pamiętam, jak na finałach Games Clash Masters rozmawialiśmy o tym w studiu, był tam Hermes, był Łukasz... Boże, Łukasz Pożyczek. To jest Hermes. Hermes, Łukasz. Mam jedną osobę. Destru? Był Adam, był Destru i był Gil, więc całkiem spore grono ekspertów. 5 ekspertów przy jednym stole. Wtedy mówiliśmy... Trzech prowadzących Filip, też remont. I wtedy mówiliśmy o tym, że to jest ten moment. I to jest ten moment. Nie wiem, czy pamiętacie, co wtedy pisano na Twitterze. Zwycięstwo Illuminar Gaming, Virtusi na V4 rewelacyjnie i wszyscy mówili: budzimy się. Budzi się polski Counter-Strike. Wstaje z kolan. Ja wręcz słyszę to głosem Filipa. Mógłbyś tak powiedzieć, żebyśmy wszyscy wierzyli, że budzi się polski Counter-Strike, wstaje z kolan, tym swoim komentatorskim głosem? Myślę, że mógłbym, ale chciałbym sobie... Bo ja w to uwierzyłem, jak to usłyszałem, jak Filip to mówi. I faktycznie wtedy wszyscy w to wierzyli, ale później parę miesięcy, parę nawet czasem tygodni wystarczy, jakiś zły wynik, jakieś rozczarowanie i wszyscy mówią: a jest tragicznie, jest tragedia. Założę się, że jeżeli w przyszłym tygodniu mielibyśmy jakiś ogromny sukces, to byśmy wszyscy mówili: wreszcie, Fryderyk, wreszcie, to jest ten moment. Więc tu się różni też trochę, bo Fryderyk mówił, że CS wyżej od LoL'a, bo w League of Legends w Polsce mamy tendencję rosnącą, profesjonalizacja drużyn, mamy coraz...
mamy też inne podejście zawodników, wydaje mi się trochę. Mamy tendencję zwyżkową, a w Counter-Strike'u jest taka sinusoida i po prostu trzeba czekać na ten lepszy moment. Ja czekam, trzymam kciuki. Spróbuj sztyftu Olfpa Skeptyn. Wyskoczysz z kapci prosto do raju. Potęga! Kupuj produkty Old Spice i odbieraj punkty na dogry.pl.